Przystępujemy do rozpatrzenia punktów 2. i 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 3624 i 3759), Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (druki nr 3625 i 3760). Proszę pana posła Wojciecha Murdzka o przedstawienie sprawozdań komisji zawartych w drukach nr 3759 i 3760. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, niezwykle ważny projekt czy dwa projekty łącznie rozpatrywane dotyczące nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rynku zamówień publicznych występuje szereg problemów. W dużej mierze jest to skutek skomplikowanych procedur i podejściu bardzo sformalizowanemu do całego procesu zamówień. Są też nieproporcjonalnie rozłożone ryzyka. Zauważa się brak wystarczającej kontroli nad wykonywaniem umów będących skutkiem udzielenia zamówień publicznych. Rezultatem zatem jest spadek zainteresowania zamówieniami publicznymi, ewidentne zmniejszenie konkurencyjności i niestety także obniżenie jakości dostarczanych towarów i usług i kłopoty później dotyczące życia niektórych produktów. Część z tych zjawisk potwierdzają bardzo istotne fakty, że w roku ubiegłym około 50% przetargów zaowocowało złożeniem tylko jednej oferty, a zdecydowanie dużo przetargów to zaledwie dwie oferty. W związku z tym trudno mówić o konkurencyjności. I ustawa chce zmienić właśnie te realia z ostatnich czasów, zdecydowanie podnieść efektywność udzielania zamówień publicznych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych, zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać całym procesem zakupowym, zwiększyć rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, usprawnić systemy odwoławcze, system kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych zamówień, które mają charakter innowacyjny. Ważną rzeczą jest usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, szczególnie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Interesujące są na przykład rozwiązania wprowadzające obowiązek dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aby uzyskać jak najlepsze efekty z danych nakładów i wybrać optymalne metody i środki służące osiągnięciu założonych celów. Ustawa pozwala precyzyjnie określić zasady współdziałania, wprowadzenia katalogu klauzul zakazanych, jeśli chodzi o treści umowy. Ustawa wprowadza też nowe zasady waloryzacji, co jest niezwykle ważne, wynagrodzenia, a także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wprowadzone zostają szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdzie wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej. W celu uproszczenia prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie ustawy została przewidziana zasada fakultatywności wadium, mająca zastosowanie do wszystkich postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy. Usprawnione będzie postępowanie odwoławcze, a także wprowadzone mechanizmy mediacji lub innych polubownych rozwiązań w przypadku sporów.
Wprowadzone przepisy pozwolą lepiej zadbać o interesy podwykonawców. Obniżenie opłat sądowych od skarg w drugiej instancji zapewni większą dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw korzystania ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Ograniczone zostaną formalności w postępowaniach niekonkurencyjnych, na przykład w trybie wolnej ręki. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące trybów negocjacyjnych. W projekcie zawarte są rozwiązania dotyczące procedur związanych z partnerstwem innowacyjnym. Zostanie też zupełnie przemodelowany zbiór rozwiązań w procedurach konkursowych. Rozwiązania nowej ustawy wzmacniają rolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowaniu i propagowaniu dobrych praktyk, które będą wspierały zamawiających. Na posiedzeniu komisji projekty były szczegółowo przepracowywane, liczne głosy strony społecznej obecnej na posiedzeniu komisji. Zostało parę tematów do ponownej analizy przez ministerstwo i przez Urząd Zamówień Publicznych przekazanych. One zaowocują niewątpliwie dzisiaj pojawiającymi się poprawkami, po to, żeby ten dokument odzwierciedlający bardzo intensywną pracę, bardzo wiele spotkań, trzyletnie przygotowania, był dokumentem dobrym, wprowadzającym rzeczywiście te elementy długo oczekiwanych rozwiązań, żeby cały proces był prostszy, przejrzystszy, ale też zapewniał konkurencyjność, zapewniał właśnie jakość. W związku z tym, że ta praca zaowocowała przygotowanym i przedkładanym właśnie Wysokiej Izbie sprawozdaniem, proszę, żeby te sprawozdania zostały przyjęte i dalej procedowane. Sprawozdania z druku 3624 i z druku 3625, po to, żeby rzeczywiście jeszcze w tej kadencji Sejm mógł tą bardzo dużą pracę zakończyć pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pani poseł Anna Kwiecień. Zapraszam. Pani marszałek, panie ministrze, panie i panowie posłowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych, który reguluje kwestie udziału sektora publicznego w polskiej gospodarce, a także przepisów wprowadzających do systemu prawnego tę ustawę. Jest to bardzo ważna ustawa, z całą pewnością będzie miała wpływ na sposób i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obecnie obowiązująca ustawa powstała w 2004 roku, a zatem tuż przed momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej, przed ogromnym transferem środków publicznych. Obecnie potencjał obowiązującej ustawy został wyczerpany. Przestała być ona na tyle atrakcyjna dla sektora prywatnego, aby w odpowiednim stopniu, wykorzystując swój potencjał, sektor ten korzystał z obowiązującego prawa. Jeden z głównych zdefiniowanych problemów obecnej ustawy to nieproporcjonalny udział małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych. Dlatego dla postępowań krajowych poniżej progów unijnych ustawa wprowadza nową, łatwiejszą procedurę, która nie wymaga stosowania procedur wzorowanych na dyrektywach unijnych. Podmioty będą mogły udzielać zamówień z wykorzystaniem elastycznej, uproszczonej procedury, która stwarza możliwość przede wszystkim negocjowania ofert w szerszym bądź węższym zakresie. Wprowadzając rozwiązania korzystne dla wykonawców, nie zapomniano w tej ustawie o podwykonawcach. Ustawa ma gwarantować korzystanie ze wszystkich praw, z jakich korzystają wykonawcy. Wykonawcy zostali zobowiązani do tego, aby w odpowiedni sposób dbali o interesy podwykonawców. Dlatego między innymi w ustawie znajdują się przepisy, które zapewniają, że postępowania umów z podwykonawcami nie będą mniej korzystne niż postępowania umów z wykonawcami w zakresie kar umownych, płatności czy waloryzacji.
Otwarciu na małe i średnie przedsiębiorstwa będzie służyć zmiana procedury konkursowej. Procedura konkursowa ulega uproszczeniu. Nowy konkurs będzie pozwalał m.in. na zawarcie umowy na wykonanie usługi, z którą związana była praca konkursowa, a nie tylko na opracowanie i wykonanie projektu. Jeśli mówimy o małych i średnich firmach, to należy podkreślić zapisy, które mają na celu poprawę ich płynności, stąd też obniżenie wymogów dotyczących wadium i zaliczek, a także obowiązek wypłaty zaliczek i przedpłat w sytuacji, kiedy umowa wykracza poza okres 12 miesięcy. Dziś problemy z płynnością finansową bardzo często sprawiają, że małe firmy nie są w stanie brać udziału w przetargach, dlatego że po prostu nie stać ich na wadium czy na zabezpieczenie. Te wymagania, które są dzisiaj, są zdecydowanie zbyt wygórowane. Dlatego w mniejszych krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej maksymalna wartość wadium, której może żądać zamawiający, zostaje zmniejszona o połowę do 1,5%. Oprócz tego maksymalna wysokość zabezpieczenia, jakiej może żądać zamawiający, wynosi 10% ceny całkowicie podanej w ofercie. Ustawa wprowadza szereg postępowań koncyliacyjnych, mediacyjnych, bo każda ugoda jest lepsza i efektywniejsza niż wyrok sądowy. Ponadto w ustawie zaproponowano rozwiązania odnoszące się do kwestii waloryzacji kontraktów. To jest rzecz, która rzeczywiście jest bardzo istotna oraz to, żeby cena nie była głównym warunkiem udzielenia zgody na wykonanie zamówienia. Ważne zmiany dotyczą także systemu środków ochrony prawnej, a mianowicie obniżenia opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto ustawa wzmacnia rolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowaniu, propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów. Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera projekt ustawy, niemniej jednak w toku prac w odpowiedzi na szereg sugestii, szczególnie strony społecznej, przygotowaliśmy poprawki, które pragnę pani marszałek wręczyć i prosić o dalsze procedowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Naszym obradom przysłuchuje się na galerii grupa z Lipowca. Bardzo serdecznie chciałabym państwa przywitać. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska stanowisko przedstawi pan poseł Jerzy Meysztowicz. Bardzo pan proszę, panie pośle. Panie ministrze, Wysoka Izbo, mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska przedstawić stanowisko klubu do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, druk 3624, 3759. Nie będę ukrywał, że jako przewodniczący Komisji Gospodarki byłem rozczarowany faktem, że ta ustawa nie trafiła do Komisji Gospodarki i Rozwoju, tylko trafiła do Komisji Deregulacyjnej. W 2016 roku, kiedy pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy poprzedniej z 2004 roku o zamówieniach publicznych, bardzo dokładnie żeśmy przeanalizowali tamten projekt. Powołaliśmy specjalną podkomisję, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć w procedowaniu i udało się bardzo dobrze przygotować tą nowelizację i wprowadzić wiele zmian, które poprawiły tą nowelizację wtedy uchwaloną. Mamy w tej chwili ustawę, nad którą resort pracował 3 lata. Efekt jest rzeczywiście imponujący. To jest 600 artykułów, 500 stron, 1500 stron uzasadnienia i skutków oddziaływania regulacji. No to powoduje, że ten materiał był bardzo obszerny. W związku z tym wiceprzewodnicząca komisji, pani poseł Maria Janyska, sugerowała, że być może to jest za krótki okres, żeby się rzeczywiście skupić nad zawartością tej ustawy i procedować ją już po wyborach. Tak się nie stało. Dobrze, że jest długie vacatio legis, w związku z tym my będziemy mogli jeszcze ewentualnie, jeżeli zauważymy pewne niedoskonałości tej ustawy, a już jest ich sporo, bo przedstawimy zaraz szereg poprawek, że będziemy jeszcze próbować ją naprawić. Tak jak powiedziałem,
ta ustawa rzeczywiście przez ten okres trzyletni była konsultowana i to dosyć szeroko i przedsiębiorcy zwrócili na to uwagę, że pod tym kątem zostały zachowane zasady porządnej legislacji. Długie vacatio legis też to potwierdza. Myślę, że ta rzecz, która najbardziej nas interesuje, chociażby ze względu na informacje, jakie dobiegają do nas o bardzo częstych sytuacjach, że wykonawca schodzi z kontraktu, dlatego że okazuje się, że ceny materiałów i robocizny tak poszły do góry, że cena wynegocjowana i podpisanie kontraktu w oparciu o stare rozliczenia okazują się już nieaktualne i żeby firma nie straciła, no musi tak na dobrą sprawę odmówić realizacji dalszej kontraktu. Myśmy bardzo duży nacisk położyli, że w sytuacji, w której rzeczywiście ceny artykułów, materiałów i robocizny idą znacząco do góry i jest jasne, że nie da się w tych pieniądzach zrealizować tego kontraktu, żeby to nie zamawiający podejmował decyzję o możliwości renegocjacji kontraktu, tylko żeby to było z automatu. Dlatego, że czynniki wzrost kosztów jest jasno określony nawet poprzez inflację czy poprzez wskaźniki GUS-u i już na tej podstawie można by było wprowadzić pewne rozwiązania, które dadzą z automatu możliwość renegocjacji kontraktu. Takiej rzeczy nie ma. Jest to w tej chwili, ten wykonawca jest skazany na dobrą wolę zamawiającego. Uważamy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. W związku z tym nie wykluczamy, że to będzie jeden z tych elementów, które będziemy w kolejnej kadencji Sejmu procedować, żeby rzeczywiście udało się wprowadzić do tej ustawy pewne działania z automatu, które no nie dopuszczą do sytuacji, jaką mamy w tej chwili, a sytuacja jest naprawdę wyjątkowo trudna. Wiele inwestycji, przede wszystkim inwestycji celu publicznego, jest zagrożona. Ja mogę podać tylko przykład. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami branży budowlanej. W ciągu ostatnich 5 miesięcy cena jednego metra kwadratowego w wybudowanym budynku wzrosła o prawie 1300 zł. To pokazuje skalę podwyżek, jakie na tym rynku obserwujemy. Tak więc chcemy, żeby te poprawki zostały uwzględnione jeszcze teraz, natomiast nie ukrywamy, że również będziemy zabiegać o to, aby w następnej kadencji Sejmu rzeczywiście wprowadzić te zapisy, które gwarantują wykonawcy, że jeżeli dojdzie do znaczących podwyżek materiałów, cen materiałów i robocizny, będzie mógł wystąpić o negocjację kontraktu, o waloryzację i że zamawiający nie będzie mógł takiemu wnioskowi być przeciwny. Dziękuję bardzo. Składam na ręce pani marszałek poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos ma pan poseł Jan Łopata, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych. Bardzo obszerny projekt regulacji zagadnień zamówień publicznych w podstawowej, tej obowiązującej wersji, uchwalony był, tak jak już tutaj padało, ponad 15 lat temu. Ustawa, która reguluje te zagadnienia, jest z 29 stycznia 2004 roku. W tak zwanym międzyczasie była oczywiście nowelizowana, ale również wprowadzono liczne zmiany na skutek transpozycji dyrektyw unijnych. Jak widzimy, wprowadzenie tego prawa odbywało się w znacznie odmiennych warunkach otoczenia prawnego i gospodarczego. Dość powiedzieć, że właśnie Polska była jeszcze poza strukturami Unii Europejskiej. Myślę, że warto również zauważyć, że przygotowanie i przyjęcie nowej ustawy było bardzo oczekiwane zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne i że konsultacje prowadzone z tymi podmiotami dostarczyły bardzo dużo uwag. Tabelaryczne zestawienie tych uwag to, uwaga, 700 stron druku. Nie znam takiej drugiej ustawy. To dobitnie świadczy o zainteresowaniu stron tematem zamówień publicznych, ale myślę również, że świadczy o złożoności tych zagadnień. Bardzo interesująca jest analiza tych zgłoszonych uwag.
Najwięcej, wydaje się, kontrowersji wzbudził zapis o propozycji organizacji spotkań z wykonawcami przed zawarciem umowy. Przedsiębiorcy mieliby wówczas poznać przyczyny, dla których ich oferta nie została wybrana. Wątpliwości dotyczące, jakie to informacje miałyby być przekazane zamawiający na tym spotkaniu i również co do tego, co z tą wiedzą mógłby zrobić wykonawca, przesądziły, że propozycje tego przepisu były powszechnie krytykowane. Inne zagadnienie, które budziło duży sprzeciw, to temat przygotowania postępowań. Wielu przedstawicieli zamawiających stało na stanowisku, że te zapisy ustawy opóźnią proces inwestycyjny. No i cały szereg uwag dotyczących trybu podstawowego wprowadzanego zapisami tej ustawy. Założenia regulacji tych przepisów miały na celu ułatwienia dostępu do unijnych, do mniejszych zamówień. To jednak w dyskusji pojawiały się głosy również o potrzebie pewnej standaryzacji dokumentów przetargowych i postępowań. Wysoka Izbo, jak istotne jest zagadnienie dziedziny zamówień publicznych, najlepiej charakteryzują pewne kwoty, pewne dane. Otóż wartość zamówień udzielanych w procesach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych to, tu mam dane z 2017 roku, 163,2 miliarda złotych, a w 2016 107 miliardów złotych. Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniających również właśnie te zamówienia udzielane bez stosowania procedur, wyniosła 234,6 miliarda w 2017 roku i 174 w 2016 roku. Ogromne kwoty. Zamówienia publiczne wywierają bezpośredni, natychmiastowy wpływ na krajową gospodarkę, w tym jej najistotniejsze branże. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią połowę czy ponad połowę całkowitych przychodów, zaś dla co dziesiątego, 10% przedsiębiorców, dochody to 75% przychodów z zamówień publicznych. Obecna obowiązująca ustawa Prawo zamówieniach publicznych nie ma wydzielonej części zamówień klasycznych poniżej i powyżej progu unijnych, a tryby i zasady udzielania zamówień krajowych właściwie nie różnią się od zamówień unijnych. W tej proponowanej zmianie, w nowej ustawie, proponuje się wyodrębnienie oraz znaczące uproszczenie i uelastycznienie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych przez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych i zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy. Wiele jeszcze innych uwag można by wnieść, w sumie pozytywnych, i to wszystko biorąc pod uwagę deklaruję w imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska poparcie tej ustawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko klubu poselskiego Kukiz 15 przedstawi pan poseł Paweł Grabowski. Nie ma. Ale nie przedstawi, bo go nie ma. Do pytań, Wysoka Izbo, zgłosiła się pani poseł Małgorzata Chmiel. Zamykam listę. Wyznaczam czas na zadanie pytania. 1 minuta. Bardzo proszę. No ale, panie pośle. Zadaje pan pytanie? Nie. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałabym zadać pytanie, które zadawałam też w trakcie poprzedniej nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych. Nie otrzymałam odpowiedzi. Mianowicie, gdzie jest wpisana punktacja odpowiednia jakości projektu architektonicznego? Nie ma tego. Doprowadzamy do takiej sytuacji, że im gorszy i tańszy projekt, tym większą punktację otrzymuje w trakcie przetargu. Na prośbę Izby Architektów, jak również SARP-u, zgłaszam jeszcze raz prośbę o to, żeby uwzględnić w poprawkach wpisanie punktacji za jakość projektu architektonicznego. Szanowni Państwo, otoczenie to jest coś, co nas wychowuje i kształtuje. I architektura również bardzo wpływa na nas, dlatego zadbajmy wspólnie o to, żeby ona była jak najlepszej jakości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W imieniu rządu głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, pan poseł Marek Niedużak. Bardzo proszę.
Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Zanim odpowiem na pytanie, też postaram się mówić krótko. Powiem tak, bardzo dziękuję za te głosy w ramach wystąpień klubowych. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo tutaj w jednym z wystąpień padło stwierdzenie o tym, że bardzo dużo uwag było do takiej koncepcji, takiej idei spotkań z niewybranymi wykonawcami. Ja potwierdzam, było bardzo dużo uwag do tego rozwiązania i w związku z tym już na wcześniejszym etapie myśmy z tego rozwiązania zrezygnowali, czyli obecnie nie ma go w projekcie, pomimo że tak nawiasem mówiąc, on pewne też ma zalety, prawda, bo pozwala tym niewybranym wykonawcom znaczy w większym stopniu poznać motywy, które kierowały zamawiającym i być może też wynieść z tego jakąś lekcję. Teraz odnosząc się do pytania zadanego przez panią poseł, to jakby chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z artykułem projektowanym, artykułem 325, mamy tutaj możliwość organizacji konkursu w celu właśnie wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, która w szczególności również może dotyczyć takich elementów jak planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczno-budowlane, jeszcze kilka innych, ale powiedzmy, że to najbardziej to dotyczy. Natomiast zgodnie z ustępem drugim tego artykułu, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego, zamówienie poprzedzone jest konkursem, czyli ten konkurs jest tutaj w takich wypadkach obowiązkowy. I właśnie konkurs jest odpowiedzią na pytania, czy na wymogi, na powiedzmy pewne potrzeby, na jakie wskazuje pytanie pani poseł, ponieważ w ramach tego konkursu, który tak jak powiedziałem, w wypadku projektowania architektonicznego, architektoniczno-budowlanego jest obowiązkowy, właśnie tam jest również pole na uwzględnienie takich kwestii estetycznych. Natomiast proszę też pamiętać o tym, co zresztą już padało wcześniej w ramach wystąpień klubowych, że prawo zamówień publicznych musi wyważać więcej niż tylko jeden interes. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj przez panią poseł przemawia taka troska właśnie o estetykę, o jakość architektury, ale proszę też pamiętać, że przecież ważna jest na przykład efektywność wydania publicznego pieniądza, prawda? Albo ważne są również, co tu dużo mówić, ta perspektywa zamawiającego i dlatego w wielu miejscach, nie tylko w tym jednym, projekt stara się tę perspektywę, te różne perspektywy wyważać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to zawsze jest kompromis, a kompromis zawsze, któraś ze stron, w tym wypadku na przykład strona czy taka perspektywa powiedzmy architektów, zapewne życzyliby sobie architekci, żeby to było bardziej jeszcze jakby uwzględniało ich perspektywę w mniejszym stopniu wykonawców. Myśmy, nie wykonawców, przepraszam, tylko zamawiających, myśmy starali się zrobić taki projekt, który byłby do zaakceptowania przez wszystkich i mam nadzieję, że ten obowiązkowy tutaj konkurs w jakiejś mierze odpowiada na te potrzeby. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, ale nie ma takiego trybu uzupełnienia pytania. W trybie sprostowania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pan chyba mnie nie zrozumiał. Konkursy są i będą cały czas w ustawie o prawo zamówień publicznych. Chodziło mi o procedurę zaprojektuj i buduj. I tam jakość projektu architektonicznego nie ma punktacji, która powinna być odpowiednia dla tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan minister chciałby jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź? Nie słyszę. Tak? To może bardzo krótko. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani poseł, też bardzo krótko. Tutaj też moi współpracownicy podpowiadają mi, że w wypadku takiej procedury zastosowanie znajduje artykuł 243, projektowany artykuł, który również wymaga wyboru od zamawiającego wyboru na podstawie kryteriów jakościowych, w których to kryteriach mieszczą się również wymogi estetyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania do obu przedłożonych projektów ustawy zgłoszono poprawki, proponuję, aby Sejm skierował
ponownie ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.